Witajcie. Dzisiaj starsza Toshiba, model P25, chyba. Zaraz gdzieś go dojrzę. Tak, P25 S670. Laptop naprawdę solidny. No nie wiem, myślę, że z 5 kilo albo i lepiej. Ale no, wynika to raz, że z racji wieku, a dwa, że jest dosyć mocno napchany. Zobaczcie, stary komputer. Jak wygląda układ chłodzenia. Tu jest jeszcze jeden, są trzy wentylatory chyba. No, nieźle, nieźle. Napęd z przodu. Fajny moduł audio do sterowania. Niestety w komputerze posłuszeństwo odmówiła karta graficzna i na 99%, znaczy nie na 99%, gdyż w komputerze jest zamontowany układ od NVIDII. Jak wiadomo, układy ze starszych lat, tam chyba przed 2010, no niestety były wadliwe. Ten komputer na pewno pochodzi z... gwiazdki z okresu przed 2010 rokiem, więc nie ma się co dziwić. Jednak komputer pracował w pokoju, w którym kilka, czy nawet nie kilka, no powiedzmy do 5 metrów od tego okna, od strony, gdzie były okna w tym pokoju, rosło wszystko, drzewa, taki, taki sad. No, jak się domyślacie, mocno pyli stamtąd i właścicielka powiedziała mi, w sumie już bez niczego, że komputer chyba od 4 lat nie był w żadnym czyszczeniu. Znaczy w ogóle nie był oddawany do serwisu ani nic. Tak więc, no cóż, no, no, karta wyzionała, a no karta wyzionała ducha, jestem pewien, dlatego, że czasami się udaje go uruchomić, z tym, że są wtedy widoczne artefakty na obrazie. No i tyle, tak. Nie może to być spowodowane niczym innym. Zobaczymy tylko. Oho, zobaczcie na to chłodzenie. Trzy wentylatory. Oj, mega zasyfiony już widzę. Cyk. Wracając do tematu, zobaczymy, czy uda się trochę podłatać ten układ, tak? Bo jeżeli on się tylko odkleił, gdzieś stracił przewodność z płytą główną na skutek rozłączenia się z kuleczką cynową, wtedy możemy go trochę podreperować, tak? Znaczy poprawić. No naprawić ten styk, tak? Mianowicie polega to na wpuszczeniu topnika pod układ i rozgrzaniu go do odpowiedniej temperatury, tak aby cyna się roztopiła i na nowo związała. Jest to taki trochę półśrodek, ja raczej staram się takich rzeczy nie robić jako naprawa, bo to się nie kwalifikuje za bardzo jako Bóg wie jaka naprawa. Aczkolwiek w takim wypadku jak tu komputer ma x lat, nie da się do niego kupić za bardzo już płyty. Układ pewnie bym gdzieś dostał, no ale bądźmy szczerzy, naprawa, znaczy wylutowanie i wlutowanie układu kosztowałoby więcej niż ten komputer jest wart. Taki zabieg, on się chyba nazywa tak fachowo reflow, to o czym mówiłem, roztopienie tych kuleczek, wpuszczenie nowego topnika, u mnie kosztuje 160 zł z gwarancją na 3 miesiące, tak? Powiem tak, wykonałem kilka takich zabiegów na wyraźne życzenie klienta i chyba
tych osób było 6, 8, jakoś tak. Pamiętam tą liczbę, bo naprawdę nie robię tego często. Przez 4 lata, kiedy prowadzę serwis, zrobiłem to właśnie tyle razy. To chyba tylko raz komputer wrócił, ale tam klientka, to była kobieta, no, bez bicia powiedziała, że ona no, nie za bardzo się stosowała do tego, co mówiłem, że komputer wtedy już najlepiej używać na jakiejś podkładce chłodzącej, czy chociaż na biurku, tak, i tam nie przenosić go w momencie, kiedy jest włączony i nagrzany. Bo wtedy no jednak na układ mogą działać różnego typu naprężenia, to zależy od konstrukcji laptopa. No, no i po prostu padło. Tam to chyba wytrzymało kilka miesięcy, jakoś trochę dłużej niż te 3 miesiące, aczkolwiek na pewno nie pół roku. Po ponownym podgrzaniu, bo klientka stwierdziła, że gdyby się stosowała, to na pewno to nadal by działało. Po ponownym podgrzaniu układu i kupieniu już przez klientkę, znaczy ja kupiłem podkładkę chłodzącą dla klientki, aczkolwiek ona z niej korzystała. Wiem to na pewno, gdyż mam kontakt z nią, no, naprawiam, znaczy naprawiam, serwisuję komputery w jej domu i firmie. Wiem, że komputer działa do dziś. To było z półtora roku temu. Tak więc mówię, wydaje mi się, że jeżeli zabieg jest wykonany w miarę dobrze, w miarę sumiennie, to ma to jakiś sens. Dobra, a na chwilę obecną kończę gadać i biorę się za demontaż, bo gadu, zaraz mi się skończy czas na nagrywanie, gdyż jedno nagranie na moim aparacie może wynosić nam 20, chyba 8 minut. O, dysk. Później będę musiał to łączyć, a niestety, komputer, z którego korzystam w serwisie, Lenovo T510, mimo w miarę dobrych parametrów, znaczy w miarę, do prac biurowych na pewno wystarczy. On tam jest na i5, ma 6 giga RAM-u. No to mimo tych parametrów łączenie filmików no, zajmuje mu sporo czasu, tak więc staram się tego unikać. Nie wiem, czy Ty to widzicie, bo radiator najdalej wysunięty jest dosyć daleko od aparatu, aczkolwiek tam jest tak zasyfane, że uhuhu. Dobra. Kurde, mam już, żeby Wam nie skłamać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem różnych rodzajów śrubek. Skręcanie tego sprzętu będzie szło bardzo opornie. Ja sobie staram się zapamiętać. F14 to są te najdłuższe śrubki. A F4 to są śrubki takie, chyba pod względem długości będą drugie. Dobra. Jest jeszcze tutaj. Wszystko w tym laptopie jest bardzo masywne. Znaczy, tak jak powiedziałem, to wynika z racji wieku. Nie sprawdzałem, więc nie chcę mówić tego na 100%, aczkolwiek wydaje mi się, że laptop w chwili, kiedy wychodził, był bardzo wysokim modelem.
Ma jakieś takie wrażenie, bo widać solidność w jego konstrukcji. No, sam układ chłodzenia. Kozak. Dobra, jeszcze tu. Śrubek jest tyle, że naprawdę podejrzewam, że pierwsza część filmu, bo będzie pewnie w dwóch, nie ma co się oszukiwać, to będzie tylko demontaż tego komputera i to nie całego. Tak jak zazwyczaj udaje mi się to nagrać w nowych konstrukcjach, no ale proszę, w nowych konstrukcjach tyle śrubek, ile wyjąłem już z tego sprzętu, podejrzewam, że starczyłoby na dwa komputery albo i lepiej, co po niektórych wypadkach. Tyrem. Cyk, tu jest bateria. Sześć i pół tysiąca miliamperogodzin, nieźle. Zapalę sobie światło. Masakra. To jest jakaś masakra. No proszę. Wkrętaczek mi się zaciął, śrubka gdzieś tam poleciała. No ale to nic. No proszę, wydawało mi się, że będzie gorzej. Patrz, to jeszcze nie koniec. Czas na płytę główną, a tutaj będzie trzeba wyjąć. To jest tylko zaszlepka. Dziwna, tu długa, tu krótka. Skręcanie na pewno będzie się odbywało manualnym śrubokrętem, gdyż chwila zapomnienia i łatwo go będzie przewiercić. Cyk. Czyżby tam przekapił śrubkę? A nie, jest jeszcze śrubka. Kurczę, laptop jest ogromny, naprawdę. Dzisiejsze siedemnastki to przy nim pikuś. O,
kolejna śrubka z innym rozmiarem niż już zgromadzone. Dobra, pierwsze oznaki starości. Kilka plastiku. Starości i temperatury bym to powiedział. Trzyma chyba. Biorę to lekko, siłowo, z tego względu, że wszystko jest odkręcone. Nie mam za bardzo pomysłu, na czym to się trzyma, ale słyszę, że gdzieś puszcza klej. Tak, tak więc... Aluminiowa nalepa. Ona zostanie na swoim miejscu. No i dobra, dalej. Powiem wam, że dawno już nie rozkręcałem tak złożonej konstrukcji. Nawet jeżeli chodzi o nowsze komputery. No nie oszukujmy się, w nowszych sprzętach jest mało złożoności. Znaczy przynajmniej w komputerach. Jakoś tam w takim przedziale cenowym, powiedzmy do 3000 zł. Tam nie spotyka się jakichś fajerwerków. Dobra, teraz trzeba popatrzeć, gdzie są śrubki. No i działa. Zobaczcie, co tu się działo. Jeden od biedy. Ten też. O, wiecie, wyszło razem z procesorem. No ale tutaj to jest... Nie ma prześwitu. Z tego, co widzę... Znaczy, zaraz się okaże, tak? Jak sobie zdejmę... O. Powoli.
No i teraz tak. Tu widzę termopad. O lala. Jak to wygląda? Kurde. Relikt. Ale fajnie by go było reanimować. Dam. Na chwilę odłożę płytę na bok. Chciałbym coś sprawdzić. Płyta była tak. Dobra, czyli ta komora była zapchana praktycznie doszczętnie. Cyk. No nic. Głośno trochę zacząłem myśleć, ale... Zostawię tę myśl i przejdę dalej. Pasta w znikomej ilości i to raczej nie na miejscu właściwym. I mamy. Mamy w końcu układ. GeForce FX GO 5700. Taki układ graficzny to jest. I cóż. Tak to wygląda. Procesor przyklejony do radiatora. Odszedł w miarę lekko. Z tym, że też jak widzicie, ubogo tu z tym mazidłem. Na grafice wcale nie wygląda lepiej. Tutaj to jest radiator, który był na grafice, tak. Niby coś tam jest, ale po tylu latach, no niestety. Okej. Dobra. To jest Wi-Fi. Wy tego nie widzicie, a w dzisiejszych czasach taka karta jest już duża. Zazwyczaj są to karty takie, tak więc, o takie, 1/4 tego. To ten filmik, nawet jeżeli cała akcja nie przyniesie sukcesu, mimo wszystko go wstawię, chociażby dlatego, żeby młodsi widzowie zobaczyli, jak to kiedyś wyglądało. Jest na co popatrzeć, tak? Ciekawy sprzęt. On tak w ogóle jest chyba na Pentiumie 4 jeszcze. Ile miał tutaj RAMu? 512 i brak naklejki. Tak więc nie powiem. Aczkolwiek, no, na pewno jest nad czym oko zawiesić dla kogoś, kto się interesuje komputerami choć trochę. No, no bo tak. Dobra, ja odpaliłem już grzałkę. Smażę jeszcze, tylko zbiorę tą starą pastę.
przylepiła mi się chusteczka. Muszę się tego pozbyć, bo w przeciwnym wypadku będzie mi się fajczyło. No i cóż, na tą chwilę będę kończył. Wpuszczę topnik pod układ. Dobra, widzę, że już wycieka spod układu z drugiej strony, tak więc jest dobrze. Dla pewności. Tak. I tak przygotowany układ. No ja będę próbował reanimować. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. No cóż, ja sobie włączam potrzebną apkę. A z Wami widzę się już po zabiegu z podłączonym wyświetlaczem czy z matrycą. No zobaczymy, czy wystartuje. Dobra, jesteśmy już po grzaniu. Obecnie znajduję się na etapie skręcania komputera. I tak, oczywiście założyłem nowe chłodzenia, znaczy nowe chłodzenie, nowe pasty termoprzewodzące, nowy termopad. I jeszcze bym sobie tutaj nakleił. Coś bym nakleił, tylko gdzieś by wsiąkła taśma. Znaczy izolacyjna. Dobra, taśmę mogę sobie później podkleić, gdyż teraz komputer chcę włączyć tylko na krótko. Znaczy na krótko. No włączyć normalnie, z tym, że nie poskręcany jeszcze, tak? Bo pytanie, czy będzie działał. To też jest swego rodzaju niepewność, tak? Tutaj przykręcę dysk na jedną śrubkę. Upaćkałem się cały w tej paście, ale to dowód, że wymieniłem, prawda? Dobra, tutaj mamy płytę, dysk włożyliśmy, antenki od Wi-Fi pół biedy, nie są mi potrzebne póki co. I tak, cyk, podłączamy, dobra, tutaj mam tasiemkę od modułu z włącznikiem. Cyk, cyk. Wszystko ładnie zaciśnięte. Podłączę jeszcze touchpada. Klik i klawiaturę. Takie narzędzia, znaczy urządzenia wskazujące, które mogą mi się przydać, jak coś tam, no jak komputer się włączy, to może coś tam zobaczę, jakieś ile on ma tego RAMu faktycznie i tak dalej, i tak dalej. Cyk, dobra. Sukces! Nie wiem, czy wy widzicie, a widzicie, spoko.
wejdźmy do BIOS-u, zobaczmy co tam się dzieje. Bot hard drive F6. Na pewno słyszycie, że jeden z wentylatorów mocno wyje. Ja później przejrzę swój szrocik z takimi gratami. Zerknę, być może będę miał wentylator na podmiankę. To bym oczywiście już wymienił w cenie usługi, która wyniesie 160 zł. No. Z jakiegoś powodu nie uruchamia mi z dysku komputera. Zaraz jeszcze na szybko zobaczymy. Znaczy, sam problem z kartą graficzną jest rozwiązany. Jak widzicie, zero artefaktów. Obraz w ogóle się pokazuje. No. Tak więc komputer zostanie doprowadzony do ładu i porządku.